widzicie, kochani, że walka przenosi się z czegoś na zewnątrz do wewnątrz, że widzimy, że pokusa to nie jest koniecznie coś takiego, z czym się zazwyczaj je utożsamia, zrobić coś niedobrego, że taka prawdziwa pokusa i tak naprawdę nieprzyjaciel, wróg tkwi w tym, żeby robić wszystko po staremu, żeby nie zauważyć tego nieprzyjaciela, który jest w nas ukryty, by nie naruszać jego dobrego humoru, jego dobrego stanu i tak naprawdę by wyprojektować swoją walkę gdzieś na zewnątrz siebie. A tak naprawdę ta droga ascezy, walki jest związana z naszym wnętrzem i to jest kluczowe. Tak, nie chodzi o to, żebyśmy byli perfekcyjni i bezgrzeszni, ale byśmy byli pokorni i miłujący. Tak naprawdę chodzi o miłość. Wspominaliśmy o tym, że te mechanizmy przeszkadzają nam tak naprawdę kochać. Kochać siebie, kochać drugiego, być w relacji miłosnej także z Bogiem. Ale żeby te mechanizmy mogły puścić, żebyśmy mogli właśnie zachować się inaczej, żebyśmy mogli pokonać, przetrzymać nasze obawy, lęki, wejść, dyskomfort, wstydu, potrzebne jest doświadczenie tego życia, życia w nas, tego źródła w nas, doświadczenie miłości Boga do mnie, do Ciebie. I tu jest ta tajemnica, co zrobić, gdzie walczyć, gdzie szukać właśnie sposobów na doświadczanie tej wolności. Tym kierunkiem to jest właśnie walka, poznanie siebie, walka z tymi mechanizmami, ale przede wszystkim przerzucenie się na tą obecność Bożą w nas. Oparcie się naprawdę tylko na Nim, bo okazuje się, że nikt i nic na zewnątrz nie daje nam zabezpieczenia, że my możemy zawieść, że ktoś nas zawiedzie, że możemy oprzeć się tylko na Bogu. Jak tego doświadczać? Jak doświadczać tego nowego życia? Zapraszaliśmy do tego, żeby wchodzić w śmierć i doświadczanie nowego życia nie może przejść inaczej, nie możemy go doświadczyć inaczej, przeszedłszy przez śmierć. To nie są przyjemne momenty, to są naprawdę trudne chwile, dlatego ta walka duchowa jest naprawdę z pewnym wielkim zmaganiem, dlatego że rodzą się w nas obawy, bliskie obawom przed śmiercią, bo tak naprawdę chodzi o śmierć naszego ego, o śmierć tych mechanizmów. No i co dalej? Nikt nie odda swoich mechanizmów obronnych, jeśli nie będzie miał czegoś w zamian. Tak naprawdę nie można nawet, bo byłoby to krzywdzące, pokazywać ludziom ich mechanizmów obronnych. Często mają takie mechanizmy, żeby ich nie widzieć właśnie. Dopóki nie zostaną od wewnątrz nasyceni miłością. Dopiero gdy człowiek od wewnątrz czuje, że jest kochany nieskończoną miłością. Gdy poczujesz, że jesteś totalnie, całkowicie, nieustannie stwarzany w miłości, że w Nim żyjesz, poruszasz się i jesteś w Nim, czyli w miłości, to do tego momentu tych mechanizmów nie puścisz. Ja lubię często mówić o tym, że gdy Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, to trzeba pamiętać, że to nie prawda o mechanizmach obronnych nas wyzwala, sama ich świadomość, że są, ale właśnie doświadczenie miłości i to, że ja sobie mogę zdać sprawę z tego, że ja nie jestem moimi mechanizmami obronnymi. Jaka ulga! Ja nie jestem moim mechanizmem obronnym. On mi się zdarza, ale ja jestem kimś znacznie piękniejszym i głębszym. I doświadczenie tego pomału pozwala wypuszczać, czy właściwie odpadać tym mechanizmom od nas. Trzeba więc otworzyć się na miłość. I to dzieje się w Kościele na przeróżne sposoby. Można powiedzieć, na pokładzie Kościoła mamy wiele różnych sposobów, by doświadczać miłość, nie tylko w sakramentach, ale również w czymś, co my nazywamy modlitwą wewnętrzną i kontemplacją. Jest to jeden z najważniejszych
można powiedzieć, kanałów, które my zaczynamy doświadczać życia i miłości. Nie można prowadzić życia duchowego bez modlitwy. To jest, można powiedzieć, niezbędny warunek, a takim szczególnym, można powiedzieć, rodzajem, sposobem modlitwy jest taka przedziwna modlitwa, w której tak naprawdę przestajemy się modlić, ale robimy coś, co z jednej strony wydaje się bardzo proste, a z drugiej strony, jak próbujemy w to wchodzić, podejmować taką właśnie modlitwę, jest bardzo trudne, bo trzeba się zatrzymać. To jest chyba kluczowe. Zamilknąć, wejść w pewną bierność i po prostu miłosną uwagą zwrócić się na Boga. Totalnie, totalnie wszystko puścić. Żeby pomiędzy mną a Nim nie było już nic. Po prostu, żeby po prostu być, jak małe dziecko w ramionach Ojca, żeby doświadczać Jego obecności, potrzebna jest moja obecność. Aby doświadczać Jego ja jestem, potrzebne jest moje jestem. Oto jestem, Panie. Zostawiam wszystko, puszczam wszystko. Totalnie, jak małe dziecko, pozwalam się nieść w Twoich ramionach. Modlitwa kontemplacyjna jest modlitwą wielkiej prostoty, totalnego zawierzenia, puszczenia. Jestem już ja i On, nie ja i moja prośba do Boga, nie ja i moje dziękczynienie do Niego nawet, nie ja i nawet moje uwielbienie do Niego, tylko ja i On. I tam się dokonują cuda.